Kto będąc małym nie chciał zostać piłkarzem? Jeżeli interesowała Cię piłka nożna, to pewnie wiesz, o czym mówię. Jednak niewielu decyduje się na całkowite oddanie w imię futbolu. Większość z moich znajomych skończy pewnie grając rekreacyjnie na boiskach obok ich domów. Mi jednak taka myśl ani trochę się nie spodobała. Chciałem więcej. Grać na największych stadionach, gdzie każdy Twój ruch śledzony jest przez dziesiątki tysięcy ludzi. No ale hej, wróćmy do rzeczywistości. Żeby coś osiągnąć, trzeba ciężko pracować. Jednak w moim miasteczku wydaje mi się, że osiągnąłem wszystko, co mogłem i czas na poważny krok do przodu. Byłem na testach drużyny, która regularnie występuje na boiskach ekstraklasy. O kim mówię? Śląsk Wrocław, któremu brakuje jednego elementu. To ja chciałbym im pomóc w zdominowaniu ekstraklasy. W końcu doczekałem się odpowiedzi. Odpowiedzi, która raz na zawsze miała zmienić moje życie. Zaproponowali mi występy w meczach przedsezonowych oraz indywidualny trening mający na celu sprawdzić moje umiejętności. Oczywiście podjąłem decyzję natychmiastowo. Pakuję się i jadę do Wrocławia. Niełatwo zostawić od tak swój dom, ale hej, ja miałem zamiar spełniać marzenia. Dotarłem w końcu do Wrocławia pociągiem. Wielu mi mówiło, że to naprawdę świetne miasto, mające niesamowity klimat. No, kiedyś na pewno to przetestuję, ale na początku musiałem udać się do mieszkania, które wraz z rodzicami udało mi się załatwić. Muszę powiedzieć, że było ponad moje oczekiwania. Fajna kuchnia, TV i super sypialnia. Czego chcieć więcej? Jednak koniec gadania, nadszedł czas treningu. Trener powiedział mi, że do moich ćwiczeń będą wykorzystywane nowe technologie i to jest jedna z nich. Po zakończonym właśnie tym treningu zostało wszystko nagrane, no i ja mogłem obejrzeć sobie z nim i przeanalizować, co robiłem źle. Jak widzicie, uczyłem się podań, nie uczyłem, starałem się dopracować je jak najlepiej, żeby były bardzo celne. No niestety na początku nie wychodziło mi to najlepiej. Szczególnie kulała moje uderzenie z pierwszej piłki, które mam nadzieję poprawić w przyszłości. No ale zobaczcie, ile było piłek w tym momencie. Tego się nie dało tak łatwo ogarnąć. Tak czy inaczej, trening bardzo, ale to bardzo uczący, mam nadzieję, że dużo mi da. No a na drodze do pierwszego składu Wrocławia będzie tylko lepiej. Pewnie tak jak ja, czekacie na pierwszy mecz w moim wykonaniu. No i oto pierwszy raz mogłem reprezentować barwy Śląska Wrocław w meczu z towarzyskim. Oczywiście, to był mój debiut. Musiałem pokazać się z jak najlepszej strony, dlatego robiłem wszystko, żeby wywołać jak najlepsze wrażenie. No a jak było? Przekonamy się właśnie w tym meczu. W drugiej minucie już próbowałem swojego pierwszego strzału technicznego. Ponad bramką nie wyszło najlepiej, jak umiałem. Jeżeli nie strzelać, to podawać. No ale jeżeli podałem, to i tak mój kolega z drużyny musi to wykończyć. Nie udało mu się to, szkoda, bo mogłem zaliczyć sobie asystę bardzo, bardzo wcześnie. Próby strzału prawą nogą także nie wychodziły najlepiej. No i muszę powiedzieć, że to jest kolejny element, który zdecydowanie będę musiał poprawić. Jednak dribbling szedł całkiem nieźle. No i tutaj postanowiłem, że zejdę sobie do boku. No uderzę prawą nogą, bramkarz obronił, ale mamy na miejscu Flavio Paixão, który dobija i dzięki temu nie możemy cieszyć się z pierwszej bramki dla naszego zespołu w meczach towarzyskich. Jako że była to też trochę moja zasługa, poszedłem do niego. No i oczywiście pogratulowałem mu strzelonej bramki. No i od 18 minuty prowadziliśmy w tym meczu. 32 minuta, no i tutaj było lekkie zamieszanie przed polem karnym. Chciałem to wykorzystać, uderzyć na bramkę. No i tak też zrobiłem, jednak ze skutkiem bardzo, bardzo miernym. No i byłem, powiedzmy sobie szczerze, lekko niezadowolony z tego wszystkiego. Oczywiście to nie był koniec meczu, więc jeszcze nic straconego. Mila wchodzi na boisko, żeby wspomóc szeregi Śląska Wrocław. Trener podejmuje takie zmiany. Jest to także mecz towarzyski, więc nie muszą tutaj wszyscy grać najważniejsi. Próbowałem dośrodkowań, no i dobra, strzał dośrodkowania. To trzeba zaliczyć do listy, które muszę poprawić. Starałem się walczyć, ale ten mecz zakończył się naszą wygraną 1-0. I czas na kolejny trening. Tym razem trener postanowił, że powinienem poćwiczyć dośrodkowania, ponieważ jestem kreatywnym napastnikiem, który nieraz będzie schodził do boków właśnie w celu dośrodkowania na moich kolegów z drużyny. Na początku szło dość słabo, jednak kiedy ta piłka przeleciała przez tą oponę, wiedziałem, że mogę iść do kolejnego meczu. Jest to trzeci mecz towarzyski, jaki rozegra nasza drużyna. Niestety na drugim zostałem posadzony na trybunach, no bo ej, dajmy szansę innym się wykazać, prawda? Dlatego w 18 minucie tutaj chciałem się pokazać jak z najlepszej strony. No nie wyszło mi to i nie za wiele działo się tak naprawdę w pierwszej połowie. Nie potrafiłem znaleźć sobie miejsca na boisku. Dopiero w 46 minucie coś starałem się robić, uderzenie z daleka, ale ta lewa noga, mój Boże,
jak to było słabe. 52 minuta, zatrzymanie piłki i idealnie przeszedłem dwóch zawodników. Myślałem, że uda mi się tutaj strzelić, ale dojście do piłki jeszcze w moim stanie nie jest najlepsze. Nawet jak strzelam i jest bramka, to oczywiście spalony. No bo co, ja bym nie mógł normalnie strzelić bramki, prawda? 56 minuta, no i niestety nie tym razem. 57 minuta, czyli chwilę potem, starałem się jeszcze naprawić lewą nogą moje niecelne uderzenie wcześniej, nie udało się. 70 minuta, jeszcze uderzenie, nie wiem co to było, bardziej dośrodkowanie chyba, tak to trzeba by nazwać. No niewiele tam naprawdę tak zrobiłem. Tutaj zostałem sfaulowany. Hej, to bolało, dlatego nasz przeciwnik dostał żółtą kartkę, bardzo zasłużone, bo takich zagrań po prostu nie tolerujemy. W 88 minucie mieliśmy jeszcze szansę, ale to drugie bezsensowne podanie na spalony podziałało fatalnie, po prostu fatalnie. Oczywiście pod koniec sam meczu próbowałem jeszcze coś zmienić, niewiele to dało, no ale mam nadzieję, że już w tych meczach ligowych Wrocławia, kiedy będę wystawiany do pierwszego składu, będzie szło o wiele, wiele lepiej. No i tak oto mam za sobą pierwsze dni we Wrocławiu, męczące, a zarazem jedne z najbardziej satysfakcjonujących w moim życiu. Jest wiele pytań, na które kiedyś, mam nadzieję, znajdę odpowiedź, ale jak na razie padam z nóg. I jeszcze jedno. Ja nazywam się Jacob, a to jest moja historia.